Przez wiele miesięcy zawzięcie starał się udowodnić słuszność swoich przypuszczeń. Pięć po pięci przeszukał całą okolicę, a nawet dno rzeki, ciągnąc za sobą dwie żelazne sztabki i recytując na głos zaklęcie Melkiadesa. Ten niezwykły człowiek, który twierdził, że posiada wiedzę tajemną Nostradamusa, był ponury i smutny, a spojrzenie jego azjatyckich oczu zdawało się dostrzegać odwrotną stronę rzeczy. Ci, którzy go znali z czasów założenia Makondo, nie mogli wyjść z podziwu, jak bardzo się zmienił pod wpływem Melkiadesa. Dziękuję bardzo. Young wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sędziów zawołał: Sułtanka, jeździec Young, właściciel Anonim. A cóż u ciebie słychać? Mam pojedynek, odparł Wokulski. Doktor zerwał się z fotela i tak prędko przybiegł do kanapy, że rozrzucone poły szlafroka robiły go podobnym do nietoperza. No co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Doktorze, proszę zawinąć go w papierek, a co do zęba, od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. No nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak mam zepsute zęby. Dziękuję państwu za uwagę.